Dzień dobry. 14 lutego przypada Święto Zakochanych, czyli znane nam wszystkim doskonale Walentynki. I z tej właśnie okazji chciałbym powiedzieć Państwu pokrótce o tym, co dzieje się w naszym mózgu, wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, wtedy, kiedy przeżywamy to piękne, romantyczne uniesienie, które sprawia, że tracimy rozum, przeżywamy silne emocje, są to wręcz euforyczne doznania, ale także czasem bardzo dojmujący smutek. Coś, co sprawia, że rzucamy nasze obowiązki. Nie musimy jeść, nie musimy pić, nie musimy spać, ale jednocześnie mamy bardzo dużo energii na to, żeby spędzać jak najwięcej czasu z tą osobą, której się zakochaliśmy. Nie możemy o niczym innym myśleć. Nasza uwaga skupiona jest wyłącznie na tej osobie. Przeżywamy silne emocje, tracimy rozum, nie możemy nic planować, mamy poczucie czasem zagubienia, że dzieje się coś dziwnego, czego nie możemy ogarnąć, dzieje się coś, nad czym nie mamy kontroli i to wszystko jest oczywiście zasługą tego, co się dzieje w naszym mózgu, pewnych zmian, pewnego programu, który uruchamia się w naszym mózgu pod wpływem konkretnych struktur, które za tym wszystkim stoją, co dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy zakochani. Ten program jest bardzo uniwersalnym programem, czyli kogokolwiek w swoim otoczeniu byście zapytali o to, co czuje, czy też co czuł wtedy, kiedy był zakochany, każda z tych osób powiedziałaby nam dokładnie to samo. Dokładnie to samo, dlatego że w każdym z tych mózgów uruchamiał się ten program, który jest jakby zakodowany, zapisany w takich strukturach tego naszego mózgu, które są bardziej pierwotne, działają bardziej automatycznie i one właśnie generując tą swoją aktywność, wytwarzają ten charakterystyczny stan, który nazywamy stanem zakochania. Ta uniwersalność przejawia się również tym, że nie tylko ludzie się zakochują, ale zakochują się również zwierzęta. W przypadku zwierząt nazywamy to, co się z nimi dzieje, zalotami, godami czy jakkolwiek. To jest dokładnie to samo, co dzieje się w naszym mózgu i ich mózgu w tym samym czasie, czyli te nasze zakochania, ten nasz stan tej miłości romantycznej jest tak naprawdę niczym innym, tylko pewnym specyficznym dla naszego gatunku stanem, który towarzyszy okresowi zalotów, czyli wtedy, kiedy tworzymy więzi, bo tą cechą, tą funkcją tego stanu zakochania, tych zalotów, tego programu, który uruchamia się w naszym mózgu, jest właśnie nic innego, tylko wytworzenie bardzo silnej więzi, która oczywiście ma kolejny swój, taki bardzo biologiczny cel, jakim jest prokreacja. Ale prokreacją nie będziemy się zajmować, natomiast chcemy przyjrzeć się bliżej temu wszystkiemu, co dzieje się w naszym mózgu, co odpowiedzialne jest za te charakterystyczne objawy w naszej głowie, które czujemy, które są czymś, co nazywamy stanem zakochania. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co się dzieje w tym naszym mózgu, nie wystarczy nam takie spojrzenie na nasz mózg wtedy, kiedy patrzymy na niego z boku. Dlatego, że widzimy tutaj głównie korę mózgową, a ponieważ ten program jest bardzo pierwotny i uniwersalny, dzielimy go wraz ze zwierzętami, to on musi dotyczyć struktur naszego mózgu, które położone są w głębi tego naszego mózgu, które są bardziej pierwotne i odpowiedzialne są za pewne automatyzmy, bo takim właśnie automatyzmem jest właśnie ten stan zakochania. Więc kiedy zajrzymy do wnętrza tego naszego mózgu, czyli rozdzielimy ten nasz mózg na dwie półkule, wówczas pokaże nam się cały ogrom różnego rodzaju struktur, które są niewidoczne wtedy, kiedy patrzymy na nasz mózg z boku, a które po przekrojeniu, czyli kiedy patrzymy na taki przekrój mózgu, pokazują nam właśnie ten cały ogrom złożoności tego najwspanialszego organu, jakim jest nasz mózg. Na tych schematach, które Państwo widzicie, widzimy właśnie ten mózg z takich dwóch perspektyw, czyli patrząc na niego z boku, no i wtedy, kiedy byśmy go rozdzielili, patrząc na niego od środka. Ten rysunek schematyczny, który Państwo widzicie za mną, jest to oczywiście troszeczkę inny niż ten, który widzimy na tym modelu, który właśnie przedzieliłem, pokazując nam tą półkulę mózgową od środka. Dlatego, że różne te struktury naszego mózgu, położone pod korą mózgową, położone są na różnych głębokościach tej półkuli mózgowej, czyli jakby znajdują się tutaj w środku tej półkuli mózgowej i niewidoczne są ani wtedy, kiedy patrzymy na nasz mózg z zewnątrz, ani wtedy, kiedy patrzymy na nasz mózg od środka, znajdują się gdzieś tutaj w głębi. One są pokazane na tym schemacie po to, żeby łatwiej było nam wytłumaczyć, zrozumieć to, co się dzieje w tych naszych mózgach wtedy, kiedy jesteśmy zakochani i w jaki sposób ten program
uruchamia się w naszym mózgu i w jaki sposób prowadzi do charakterystycznych objawów psychicznych, do charakterystycznych zachowań, czyli wszystkiego tego, co przeżywamy, co się z nami dzieje wtedy, kiedy jesteśmy zakochani. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tym, w jaki sposób nasz mózg tworzy zachowanie, to najlepszą książką będzie książka Mózg a zachowanie. Polecam ją przeczytać, jest trudna, ale nie na tyle trudna, żeby każdy, kto się odpowiednio skupi, nie był w stanie poznać tych wszystkich szczegółów, tajemnic naszego mózgu, które pozwolą nam potem doskonale rozumieć, skąd się bierze zachowanie, które generowane jest przez nasz mózg, różne w różnych sytuacjach, w tym takie, które towarzyszy temu stanowi zakochania. No dobrze, więc które struktury naszego mózgu odpowiedzialne są za ten charakterystyczny program? Otóż to, że czujemy stan zakochania, wynika zarówno z tego, że niektóre z tych struktur naszego mózgu są bardziej aktywne, a inne struktury naszego mózgu wykazują nieco niższą aktywność w porównaniu z takim innym stanem, który nie jest akurat stanem zakochania. Zwyczajowo te nadaktywne struktury o zwiększonej aktywności oznacza się kolorem czerwonym, tym ciepłym, wskazującym na wzrost aktywności. Natomiast te struktury naszego mózgu, te części mózgu, które wykazują niższą aktywność, najczęściej oznacza się kolorem niebieskim, czyli tym zimnym, wskazującym na to, że one wykazują w danym momencie mniejszą aktywność, te neurony, które się znajdują w tych konkretnych strukturach naszego mózgu. No i teraz, gdybyśmy mieli sobie opowiedzieć, jak te wszystkie struktury po kolei razem tworzą nam ten program, no to tę historię nie sposób nie zacząć od struktury, którą nazywamy brzusznym polem nakrywki, ponieważ w tej strukturze znajdują się neurony, które tworzą układ nagrody. Układ, który dociera do wszystkich tych ważnych struktur, które uczestniczą w tym programie zakochania i które to neurony tworzące ten układ nagrody wytwarzają neurotransmiter, który zwiemy dopaminą. I ta dopamina jest odpowiedzialna za ten stan tej przyjemności, tej euforii wręcz, która towarzyszy nam wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, ale ta dopamina poza tym odczuciem przyjemności, które dostarcza, jest oczywiście dużo bardziej ważna w tym naszym mózgu. Jedną z takich rzeczy, która jest typowa dla stanu zakochania, to to, że ta osoba, której się zakochaliśmy, wydaje się być kimś najważniejszym dla nas w tym naszym życiu. Wydaje się być czymś, co się wyłania na ten pierwszy plan, a cała reszta tego świata przestaje mieć dla nas znaczenie. To właśnie dlatego, że dopamina jest neurotransmiterem, który nadaje znaczenie różnego rodzaju bodźcom, tym również takim obiektom, jakimi są ludzie, w tym ten człowiek konkretny, w którym się zakochaliśmy. A więc to wydzielanie tej dopaminy, tej korze mózgowej jest odpowiedzialne za to, że nasza kora mózgowa widzi w tej osobie kogoś najważniejszego, kogoś, kto jest po prostu kimś, kto przysłania sobą cały ten świat i tak naprawdę wszystko inne w tym momencie traci na znaczeniu z naszej tej perspektywy osoby zakochanej. Ta dopamina jest również powodem pobudzenia pewnej struktury, którą nazywamy prążkowiem. Ona się składa z kilku różnych struktur. Najważniejsze z nich to jest jądro ogoniaste oraz skorupa. Te struktury są w naszym mózgu odpowiedzialne za przechowywanie różnego rodzaju procedur, czyli pewnych programów właśnie. Tymi programami są różnego rodzaju postawy, które mamy, ale także zachowania, które przejawiamy. I ta dopamina jest czymś, co pozwala nam te postawy, te zachowania uruchamiać. Te zapisane w tym naszym mózgu, w tym właśnie prążkowiu, one są z tego prążkowia, można być uruchamiane poprzez pobudzenie odpowiednich obszarów naszej kory mózgowej, dzięki czemu one mogą być wcielone w życie. Czy to w postaci tego, że my myślimy o danej osobie w określony sposób, jako kogoś, kto jest dla nas bliski, czy też przejawiamy wobec niej pewne zachowania, takie afirmatywne, czyli na przykład mówimy jej miłe słowa, obdarowujemy prezentami, wykonujemy pewne gesty, które są gestami pomocy, gestami polegającymi na byciu blisko, dotykaniu się, głaskaniu, usługiwaniu tej osobie, czyli różnego rodzaju zachowania, które przejawiamy właśnie wobec tych osób, które kochamy. To jest prążkowie. I ta dopamina, która wydziela się wtedy, kiedy jesteśmy z tą osobą, kiedy razem coś robimy, czy też po prostu jesteśmy i patrzymy na siebie, jesteśmy blisko, trzymamy się za ręce, przytulamy się, czy też wykonujemy razem jakieś wspólne działania, to ta dopamina, która się wówczas wydziela, sprawia, że ta właśnie konkretna procedura,
to konkretne zachowanie tej więzi, tej bliskości z tą konkretną osobą może zostać utrwalone. I w ten właśnie sposób, można powiedzieć, ta dopamina wydzielana w bardzo dużych ilościach sprawia, że nam to wchodzi w nawyk, czyli ta więź się opiera na pewnym utrwaleniu pewnego wzorca zachowania polegającego na tym, że robimy coś z tą osobą, że ona jest w naszym życiu, że jest kimś, bez kogo potem trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie i potem brak tej osoby sprawia, że my odczuwamy pewien deficyt tej nagrody i dopiero wtedy, kiedy z nią jesteśmy, kiedy na powrót się z nią spotkamy, czujemy, że wszystko jest w porządku. Dzięki właśnie temu, że doszło do wytworzenia pewnego rodzaju wzorca, takiego utrwalonego zachowania polegające na tym, że współtworzymy wspólnie pewną całość. Dopiero będąc razem jest tak, jak powinno być. I to jest coś, co jest odpowiedzialne za tą taką bardzo behawioralną, biologiczną stronę tej więzi, czyli czymś, co nazwijmy to może brzydko, ale pewnego rodzaju przyzwyczajeniu do tego, że ta osoba jest obecna w naszym życiu. Ta dopamina to gwarantuje. Ta duża ilość dopaminy, która daje nam w tym momencie, kiedy to się dzieje, czyli kiedy jesteśmy zakochani, kiedy tworzymy tę więź, ta ogromna ilość dopaminy dająca nam tą ogromną przyjemność jest jednocześnie czymś, co nam tak samo mocno utrwala tę osobę w naszym mózgu jako kogoś, z kim tworzymy tą nierozerwalną więź. Co jeszcze dzieje się w naszym mózgu? Otóż kolejną taką strukturą, która jest bardzo mocno aktywna, jest to część kory mózgowej, którą nazywamy korą wyspy. Ta kora wyspy jest taką strukturą, taką częścią kory, która odpowiedzialna jest za uczucie empatii, za tworzenie tej emocjonalnej strony tej więzi, za taki rodzaj uniesienia emocjonalnego, który towarzyszy nam wtedy, kiedy patrzymy na kogoś, kogo kochamy i czujemy, że ta osoba jest taką częścią nas. Czyli ta empatia z tą więzią ma tutaj bardzo dużo wspólnego. Czyli patrząc na taką osobę, mamy poczucie tej bliskości, tej więzi emocjonalnej i wszystko to, co przejawia ta osoba na swojej twarzy, czyli każda emocja, którą ma ta osoba, jest czymś, co my tak bardzo dobrze, mocno czujemy również swoimi własnymi emocjami. No i to uczucie takiej bliskości polegające na tym, że nasz mózg jakby tak bardzo jest w stanie wczuć się w to, co dzieje się w głowie, w mózgu, w emocjach tej osoby, daje nam to poczucie tej bardzo dużej bliskości, takiej znajomości, czy też wręcz takiej pewnej jedności emocjonalnej z tą osobą, którą się zakochujemy. Ta kora wyspy jest odpowiedzialna właśnie za tą empatię, którą mamy niezwykle silną wobec tej osoby, którą kochamy, która sprawia ta empatia, że kiedy ta osoba jest smutna, to nam jest źle. Kiedy jest szczęśliwa, my cieszymy się wraz z tą osobą. To jest właśnie kora wyspy i jej funkcja w tym programie odpowiedzialnym za stan zakochania. Kolejna rzecz, która dotyczy tego stanu miłości, to jest tą zmiany aktywności struktury określanej jako ciało migdałowate. To ciało migdałowate jest w naszym mózgu strukturą odpowiedzialną za tak zwane nadawanie znaków emocjonalnych bodźcom, czyli nam zabarwia emocjonalnie wszystko to, co postrzegamy tymi naszymi zmysłami. I to ciało migdałowate wydaje się być czymś niezwykle ważnym w tym momencie, kiedy ważą się losy tego, czy ta osoba, na którą patrzymy, którą spotykamy w swoim życiu, będzie dla naszego mózgu osobą, która właśnie stanie się, można powiedzieć, kandydatem na osobę, z którą chcielibyśmy stworzyć więź, czy też nie. Czyli ciało migdałowate, nadając tej osobie pewne emocje, pewne znaki emocjonalne, zabarwiając tą osobę, zarówno pod względem fizycznym, jak wygląda, ale tego, jak się zachowuje, jaki ma głos, prawda, jaki ma zapach i tak dalej. Te wszystkie rzeczy nadawane przez to ciało migdałowate, te znaki emocjonalne, budują w naszym mózgu obraz tej osoby jako kogoś niezwykle atrakcyjnego. Nie tylko fizycznie oczywiście, ale również pod względem całościowym, czyli również tego, jak się zachowuje, jak zachowuje się wobec nas w różnych sytuacjach, to wszystko jest oczywiście zabarwiane emocjonalnie i buduje nam to automatyczne, instynktowne przeświadczenie o tym, że to jest właśnie ta osoba, z którą chcielibyśmy tworzyć tę więź. To oczywiście odbywa się wszystko na poziomie nieświadomym. My nie możemy do końca, a może w ogóle nawet, sterować tym, kto nam się spodoba. Oczywiście to się wszystko dzieje automatycznie, dlatego nie mamy w pewnym sensie wyboru, jeśli chodzi o to, kogo nasze ciało migdałowate uzna za tą osobę, która jest dla nas niezwykle atrakcyjna.
I to ciało migdałowate, zabarwiając tam emocjonalnie tę osobę, powoduje właśnie, że pod wpływem tej szczególnie dużego, takiego pozytywnego pobudzenia emocjonalnego, dochodzi również do aktywacji tak silnej tego układu nagrody, co sprawia, że my widzimy w tej osobie kogoś bardzo atrakcyjnego i nasz mózg chce wobec tej osoby wykazywać pewne zachowania typowe, charakterystyczne dla tego programu, jakim jest program zalotów, czy też program tej miłości romantycznej, tego stanu zakochania. Ciało migdałowate ma również niezwykle ważną rolę, jaką jest kierowanie naszej uwagi. Czyli to, co wzbudza nasze emocje, jednocześnie powoduje, że nasza świadomość zwraca na tą uwagę. Czyli jakby ciało migdałowate, będąc mocno pobudzone, powoduje, że my bardzo, można powiedzieć, instynktownie, automatycznie kierujemy swoją uwagę, swoje myśli w stronę tej osoby, której się zakochaliśmy. I tutaj dochodzimy do niezwykle ważnej roli, jaką pełni kora zakrętu obręczy w tym przekładaniu tego pobudzenia emocjonalnego na to, co dzieje się w tej naszej psychice, w tym stanie naszej świadomości. Dzięki temu zakrętowi obręczy ten cały stan pobudzenia emocjonalnego, który rozgrywa się w tych strukturach leżących w głębi naszego mózgu, może przełożyć się na to coś, co my odczuwamy w sposób świadomy. Czyli dzięki temu te emocje są czymś, co powoduje, że my zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy zakochani, że te myśli nasze krążyć zaczynają wobec tej osoby, wokół tej osoby, której się zakochujemy. Ta kora tego zakrętu obręczy ukierunkowuje naszą uwagę w stronę tych emocji. Czyli można powiedzieć, że przez ten zakręt obręczy tak trudno jest skupić nasze myśli na rzeczach innych, które są często ważne w naszym życiu, ale które w tym momencie, kiedy to silne pobudzenie emocjonalne towarzyszące nam temu stanowi zakochania jest tak wielkie, nasze myśli nie mogą tak naprawdę dotyczyć różnych innych rzeczy, o których nawet czasem byśmy chcieli myśleć, bo wiemy, że są ważne, ale tak naprawdę jest to niezwykle trudne w tym początkowym okresie, dlatego właśnie, że te emocje za sprawą tego zakrętu obręczy ukierunkowują naszą uwagę wokół tej, na tą osobę, której się zakochaliśmy. Kolejną taką strukturą, bez której ta uwaga niezwykle silnie skupiona, ta aktywność, którą odczuwamy wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, nie byłaby możliwa, tą strukturą jest miejsce sinawe. To miejsce sinawe zawiera neurony, które produkują i wydzielają noradrenalinę. Ta noradrenalina wydziela się we wszystkich właściwie strukturach tego naszego mózgu, w tym w korze mózgowej, która dzięki tej noradrenalinie jest odpowiednio pobudzona, dzięki czemu na przykład właśnie my możemy odczuwać ogromną energię i możemy bardzo mocno skupiać te swoje myśli na tym obiekcie naszych uczuć, czyli na tej osobie, w której się zakochaliśmy. Ta energia, którą mamy dzięki noradrenalinie, jest czymś, co sprawia, że nie odczuwamy zmęczenia, że moglibyśmy nieustannie o tej osobie myśleć, moglibyśmy nieustannie z nią przebywać, nie musimy spać, nie chce nam się spać, dlatego że ta noradrenalina tak mocno pobudza nasz mózg, tak mocno pobudza naszą korę mózgową, że chociaż po wielogodzinnym byciu, robieniu czegoś wspólnie z tą osobą, którą kochamy, dalej mamy na to energię, nie męczymy się. Oczywiście za to wszystko odpowiedzialna jest ta noradrenalina, która sprawia, że możemy mieć kłopot z tym, żeby zasnąć właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, więc człowiek tak może leżeć w łóżku, próbując zamknąć oczy i odpłynąć w sen, ale nie może, bo jego uwaga wciąż krąży wokół tej osoby, którą kocha. Sen odpływa gdzieś daleko, a człowiek z otwartymi oczami, w pełni skupiony, po prostu analizuje, wspomina każdą chwilę, którą przeżył danego dnia z tą osobą, którą tak bardzo kocha. Więc ta noradrenalina dostarcza nam w tej miłości, w tym zakochaniu, tej ogromnej energii, którą mamy dzięki właśnie temu zakochaniu. Człowiek przeżywa często drugą młodość, czuje się napełniony tą energią wtedy, kiedy na przykład dotyczy to jakiegoś późniejszego wieku. Natomiast czymś, co sprawia, że ten stan tej miłości jest stanem dość dziwnym, to znaczy takim, którym towarzyszy nam pewne takie rozchwianie emocjonalne. Za to coś odpowiedzialne jest to, że w czasie stanu zakochania zmniejsza się aktywność czegoś, co nazywamy jądrami szwu. Te jądra szwu to są neurony, tam są neurony, które produkują i wydzielają
znany nam wszystkim pewnie neurotransmiter, czyli serotoninę. Tej serotoniny nieco brakuje w mózgu wtedy, kiedy jesteśmy zakochani. I teraz, co to powoduje? Za co odpowiedzialna jest ta serotonina? Otóż serotonina jest czymś, co z jednej strony trochę temperuje nasze emocje, czyli zmniejsza to pobudzenie emocjonalne, pozwalając nam na to, żebyśmy czuli różne emocje, ale nie w sposób jakiś szczególnie wybujały, po to, żeby zdrowy rozsądek mógł jednak sprawować kontrolę nad tym naszym zachowaniem. No i teraz w tym momencie właśnie, kiedy brakuje nieco tej serotoniny w mózgu, to te emocje są czymś bardzo wybitnym, czymś szczególnie silnym. Dlatego z jednej strony, kiedy człowiek czuje, będąc zakochanym, tą ogromną radość, to szczęście jest tak wielkie, bo właśnie serotonina go nie oszczędza, nie ogranicza. Natomiast wtedy, kiedy czasem przydarzy się jakaś smutna rzecz, albo czujemy tęsknotę, jest nam źle bez tej osoby, którą kochamy, to wówczas właśnie ten niedostatek tej serotoniny w mózgu sprawia, że te przykre emocje są bardziej dojmujące, czyli ta strata bardzo boli. To uczucie tęsknoty jest czymś bardzo smutnym, co nas wyrywa, powodując powstanie tego stresu do tej osoby, którą tak kochamy i która pozwoli nam, jak już z nią się zobaczymy, spotkamy, na to, żeby czuć znowuż w drugą stronę ogromną, ogromną radość i szczęście z bycia tą osobą. A więc zadaniem serotoniny jest hamowanie układu emocjonalnego, jednoczesne pobudzanie naszej kory mózgowej. No i teraz mamy taką dziwną sytuację, w której w naszym mózgu jest bardzo dużo dopaminy, jest bardzo dużo noradrenaliny i jest jednocześnie za mało serotoniny w tym naszym mózgu, wtedy, kiedy jesteśmy zakochani. No i teraz, gdyby to zobaczył lekarz psychiatra na przykład, i chciał na podstawie tylko tych wyników powiedzieć, co się dzieje z tym pacjentem, to mógłby powiedzieć, że jest to rodzaj jakiegoś zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, czyli ta osoba wykazuje pewne obsesyjne myśli wobec tej osoby, którą kocha, wykazuje pewne kompulsyjne zachowania, czyli tak naprawdę nie może robić tego, co powinna na przykład, a jedyne, na co ma ochotę robić, to na to coś, co podpowiadają jej emocje, czyli bycie z tą osobą, którą ta osoba kocha. No i teraz to by mogło wskazywać na to, że ten stan jest patologiczny, że tak nie powinno być, że człowiek nie ma kontroli tej zdroworozsądkowej nad zachowaniem, że te emocje tak bardzo górują, jeśli chodzi o to, co ma wpływ na to, jak się zachowujemy. Natomiast jeżeli popatrzycie na tę książkę i będziecie ją wertować, to nie zobaczycie tam niczego, co by pozwoliło nam na to, żeby uznać stan miłości, zakochania jako stan patologiczny. Czyli jest to dość dziwna sytuacja, w której takie zachwianie równowagi w naszym mózgu nie jest czymś, co określamy jako wadę, jako patologię, jako coś niewłaściwego. Jest to pewien przejściowy stan, który może jest i dziwny, może powoduje, że człowiek traci ten grunt pod nogami, jego zdrowy rozsądek nieco szwankuje, a emocje są zbyt silne, zbyt mocno wpływają na jego zachowanie, ale jest to stan tak zwany fizjologiczny, czyli prawidłowy, tak powinno być. Wszystko jest w porządku i jest to pewien urok tej specyfiki tego programu, jakim jest stan zakochania. Wspomniałem o tym, że w czasie, kiedy jesteśmy zakochani, ten nasz zdrowy rozsądek nieco szwankuje, coś tam się dzieje z nim nie tak, jak trzeba. I otóż ten zdrowy rozsądek jest, można powiedzieć, upośledzony dosłownie, dlatego że wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, obserwujemy zmniejszenie aktywności bocznej kory przedczołowej. Czyli tego fragmentu, którym czasem pokazujemy komuś, żeby użył po to, żeby był bardziej rozsądny, bardziej myślący, bardziej kojarzący, bardziej poważny. W różnych sytuacjach pokazujemy komuś na czoło, czyli tak naprawdę na tą korę przedczołową, żeby jej użył, czyli żeby tak naprawdę zachowywał się rozsądnie. I tego rozsądku w stanie zakochania brakuje. Człowiek nie jest w stanie być rozsądny, nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania, nie jest w stanie mówić swoim emocjom przestańcie, nie jest w stanie hamować różnych zachowań, które przejawia wobec osoby, którą kocha. One wszystkie dzieją się jako coś, co jest poza, może nie całkowicie kontrolą, ale ta kontrola nad tymi zachowaniami jest niezwykle trudna. Trudno jest myśleć zdroworozsądkowo, trudno jest oceniać tego kogoś przez pryzmat właśnie naszej wiedzy, naszych doświadczeń, tego naszego zdrowego rozsądku.
one szwankują, dlatego że dwa ważne obszary, które pozwalają nam na to, żeby analizować coś zdroworozsądkowo, czyli ta boczna kora przedczołowa, a także współpracująca z nią kora ciemieniowa, one wykazują właśnie zmniejszoną aktywność. Stąd często właśnie u osób, które są zakochane, występuje pewnego rodzaju taki bezkrytycyzm wobec tej osoby, którą kochamy. Ona wydaje się aniołem, który zstąpił z niebios, prawda, żeby nasze życie było piękne, pełne, spełnione, wartościowe. Jest to ktoś, kto nam się jawi jako, prawda, ucieleśnienie dobra, wspaniałości. Potem czasem oczywiście w życiu, jak już ten stan zakochania nam trochę minie, to nieco trochę zmieniamy te nasze postrzeganie tej osoby. Już nie jest to takie bezkrytyczne spojrzenie. Zaczynamy widzieć pewne wady, niektóre rzeczy nam się nie podobają, oceniamy to racjonalnie, prawda, ale w tym momencie, kiedy jesteśmy zakochani, to ta osoba jest absolutnie poza żadną krytyką i nasz zdrowy rozsądek, szwankując, nie działając prawidłowo, nie jest w stanie również pozwolić nam na to, żeby jakieś głosy rozsądku, które czasem słyszymy w stylu to nie jest ktoś dla ciebie, prawda, powinieneś znaleźć sobie inną osobę, która będzie bardziej do ciebie dopasowana, która będzie bardziej wartościowa, ale wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, nasz mózg nie chce tego słyszeć nawet, ale jeżeli słyszy, no to wówczas tak i tak tego nie przetwarza w sposób prawidłowy, nie jest w stanie modyfikować tych naszych zachowań, a już w ogóle emocji, które mamy wobec tej osoby, którą kochamy. No i teraz można powiedzieć, że dlaczego tak się dzieje? Zadać sobie pytanie, czy to jest normalne, że nasza kora boczna przedczołowa, która jest tym centrum dowodzenia, która jest odpowiedzialna za te funkcje poznawcze, tak a propos, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o tym, jak kształtują się nasze funkcje poznawcze, jakie one są, jak to się wszystko odbywa w naszym mózgu, że właśnie te funkcje intelektualne, poznawcze, te najwyższego rzędu, czyli te, które tak bardzo rozwinięte u nas, u ludzi, czynią z nas ludzi, czyli czymś, co nas odróżnia od świata zwierząt, to polecam Wam tę książkę, będzie czymś, co odpowie na wszystkie pytania dotyczące właśnie tych funkcji poznawczych i tego, w jaki sposób one zachodzą, funkcjonują w tym naszym mózgu i co za to odpowiedzialne. I tam również przeczytacie o tym, jak właśnie ważna jest rola tej bocznej kory przedczołowej, czyli tej, która właśnie jest główną strukturą odpowiedzialną za te właśnie funkcje poznawcze, steruje nimi. No i teraz wracając do tego, o czym mówiłem. Czyli dlaczego tak się dzieje, że te funkcje poznawcze są nie takie, jak powinny być? Czyli dlaczego tak się dzieje, że my tracimy tą głowę, tracimy ten zdrowy rozsądek? I wydaje się, że tutaj nie ma przypadku. To znaczy, to nie może być przypadek, że tak się dzieje. I odpowiedź na to pytanie może być taka, że my nie możemy być zbyt mądrzy wtedy, kiedy się zakochujemy, nie możemy być zbyt rozsądni, dlatego że ponieważ nie ma ludzi bez wad, to żadna osoba nie byłaby w stanie zawrócić nam w głowie, dlatego że prędzej czy później nasze zdolności analityczne doprowadziłyby nas do przekonania, że na pewno znajdę kogoś lepszego. Nasz mózg by nam to podpowiedział. Moglibyśmy hamować te swoje emocje, moglibyśmy powiedzieć sobie, że nie, teraz to nie jest miejsce na to, żeby być zakochanym, to nie jest ten czas, to nie jest ten moment, łatwo byłoby to wszystko kontrolować. Ale tak nie jest. I może dobrze, że tak nie jest, dlatego że inaczej trudno by nam było tworzyć więzi. I ponieważ ta boczna kora przedczołowa jest ostatnią strukturą naszego mózgu, która kończy swój rozwój w czasie rozwoju tego naszego mózgu, dopiero wtedy, kiedy mamy 23-25 lat, ona jest w pełni ukształtowana i ma pełnię swoich możliwości, to sprawia, że tak łatwo i tak mocno zakochujemy się, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy jesteśmy nastolatkami, wtedy, kiedy te wybujałe emocje, dodatkowo podsycane tymi hormonami płciowymi i ta słabość tej kory, wynikająca z jeszcze niedorozwoju, nie do końca jest ona rozwinięta, ale także przez to, że w tym stanie zakochania ona zmniejsza dodatkowo swoją aktywność, między innymi z powodu tego niedostatku tej serotoniny w naszym mózgowiu, to sprawia, że kiedy jesteśmy nastolatkami, to przeżywamy tę miłość tak głęboko. Ona nie jest niczym tonowana. Nie mówimy sobie nie, tylko mówimy wręcz sobie idź to głębiej, prawda? Pogłębiej tę więź. Rób różne rzeczy, które ci podpowiadają emocje. Stąd czasem oczywiście mamy tendencję do popełniania pewnych błędów wtedy, kiedy jesteśmy zakochani. Nie pomaga nam również w tym to, że
Jak pokazują niektóre badania, ciało migdałowate, o którym mówiłem wcześniej, które odpowiedzialne jest za nadawanie tych znaków emocjonalnych, jest lekko upośledzone, jeśli chodzi o nadawanie tych negatywnych znaków emocjonalnych, czyli czegoś, co nam mówi: bądź ostrożny, uważaj, to jest niebezpieczne. I teraz ta słaba aktywność tego ciała migdałowatego wobec bodźców, wobec rzeczy, które mogą być niebezpieczne, czyli coś, co sprawia, że nam słabo to ciało migdałowate podpowiada: uważaj. I ta słabość tej bocznej kory, która nie może nam pomagać czuwać zdroworozsądkowo nad tym, co robimy, więc ta słabość emocjonalna i słabość tego zdrowego rozsądku sprawiają właśnie to, że my w miłości, w tym stanie zakochania, mamy często tendencję do robienia rzeczy, które okazują się być błędem, które mogą sprawić, że spadnie na nas jakieś nieszczęście, jakiś dramat, prawda, zdarzy się wypadek, więc my nie myślimy wtedy za bardzo rozsądnie, no więc czasem się zdarza, że oczywiście popełniamy błędy. Na szczęście one wtedy też tak bardzo nie bolą, dlatego że to silne, przyjemne pobudzenie emocjonalne, ta dopamina, którą mamy wtedy, kiedy jesteśmy z tą osobą, którą kochamy, to nam wszystko jest w stanie osłodzić te porażki, więc człowieka tak bardzo nie boli to, że stracił pracę, dostał złą ocenę w szkole, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo jakie to ma znaczenie, skoro w tym momencie dla mojego mózgu najważniejsza jest ta osoba, którą kocha, wszystko inne jest tak kompletnie nieważne. No i ten zdrowy rozsądek, który powinien stać na straży jakby tego naszego zachowania, naszych osądów, naszych myśli, naszych opinii, on nie działa tak jak trzeba, co sprawia właśnie, że zachowujemy się tak, jak się zachowujemy w tej miłości. No i potem, wtedy, kiedy nasz mózg dojrzeje, wtedy, kiedy nabierzemy mądrości, wtedy paradoksalnie, kiedy człowiek już by jest ustatkowany, jest samodzielny, mógłby tę miłość zbudować w sposób taki bardzo, bardzo racjonalny, to jest paradoksalnie trudniej się zakochać, dlatego że właśnie te lepiej rozwinięte funkcje poznawcze wraz z wiekiem, tutaj polecam Wam tę książkę, żeby zobaczyć, w jaki sposób nasz mózg nabiera mądrości wraz z wiekiem, no te rozwinięte super funkcje poznawcze sprawiają, że człowiek, mając lepiej je zorganizowane, lepiej działającą tą korę, ona mniej ulega tej dezaktywacji wtedy, kiedy się zakochujemy. Stąd czuwając bardziej nad tym, co się z nami dzieje w tej sferze emocjonalnej i w naszym zachowaniu, niestety czasem, a może stety, no ciężko powiedzieć, ale tak jest, utrudnia wejście tak głęboko, tak że człowiek rzuca wszystko, zakochuje się i świat przestaje mieć znaczenie. Jest to najfajniejsze, najpiękniejsze, te uniesienia emocjonalne pochodzą z tego okresu, w którym byliśmy nastolatkami, więc osoby, które wspominają swoje życie, patrząc wstecz na ten okres, w którym byli nastolatkami, w którym się zakochiwali, wspominają to właśnie jako coś niezwykle emocjonującego i czasem tęsknią za tym właśnie taką piękną beztroską, gdzie emocje były wszystkim tym, co czuliśmy, a zdrowy rozsądek w ogóle nie istniał. No więc, bo ten zdrowy rozsądek przeszkadza czuć te emocje. Czasem jest czymś fajnym, wtedy, kiedy jest nam źle i potrafimy sobie wytłumaczyć, ale wtedy, kiedy jest nam dobrze, to ten zdrowy rozsądek może za bardzo by nas sprowadzał na ziemię, nie pozwolił na to, żeby ta więź była budowana w sposób taki bardzo, bardzo energetyczny, emocjonalny, niezwykle silny i dzięki temu oczywiście trwały. No i teraz to wszystko, o czym mówimy, nie byłoby możliwe bez pewnej specyficznej roli, pewnej niezwykle małej struktury naszego mózgu, jakim jest podwzgórze, w którym to znajdują się neurony, które wydzielają oksytocynę, wydzielają wazopresynę, czyli neurotransmitery, bez których tak naprawdę nie moglibyśmy mówić o tym, że jesteśmy zakochani. Badania, które są prowadzone u zwierząt, pokazują, że jak się blokuje receptory dla tych neurotransmiterów w mózgu, no to ta więź się nie wytwarza. Nie ma tego uniesienia, które prowadzi do tego, że zwierzęta zaczynają mieć się ku sobie, no i tam zaczynają ze sobą, prawda, żyć, współżyć, są nierozłączne i tak dalej, i tak dalej. Więc tak samo dla nas ludzi ta oksytocyna i ta wazopresyna wydają się być tymi neurotransmiterami, które nam wspomagają ten nasz mózg w tym programie, jakim jest stan zakochania. Te neurony oksytocynowe i wazopresynowe wydzielają tą oksytocynę i wazopresynę do wszystkich tych struktur, o których mówiliśmy, które są istotne z punktu widzenia tego programu. Więc ta oksytocyna nasila tę więź, wzmacnia tą empatię, redukuje strach, redukuje lęk, co pozwala nam być bardziej ufnym wobec tej osoby, którą kochamy.
pozwoli nam na to, żeby stworzyć tę więź. Czyli to wszystko jest czymś, te neurotransmitery, co we współpracy z tymi strukturami, które są odpowiedzialne za poszczególne funkcje tego naszego mózgu, jest czymś, co prowadzi do tego, że tworzy się właśnie ta więź, ogromna więź, emocjonalna więź, ta nierozłączna często więź między dwojgiem ludzi, którzy się w sobie zakochali, którzy potem przejdą jakby krok dalej do tej bardziej dojrzałej miłości, ale która dzięki tej oksytocynie, dzięki tej dopaminie, która nam to wszystko utrwala w mózgu, te wszystkie rzeczy sprawiają, że pomimo tego, że nieco przygaśnie ta miłość, już nie będzie taka ognista, taka piękna i romantyczna i tych uniesień już będzie trochę brakować, to to wszystko zostaje. Czyli to, jak nasz mózg widzi tę osobę, której się zakochaliśmy kiedyś, potem już ją kochając, często nie zdając sobie z tego sprawy, możemy sobie to uzmysłowić właśnie wtedy, kiedy ją stracimy, kiedy ona zniknie z naszego oczu, kiedy tęsknimy, to wtedy to wraca, bo właśnie wtedy widać najbardziej, że te wszystkie utrwalone pewne wzorce tego naszego mózgu, zbudowane dzięki temu uniesieniu, są czymś trwałym w naszym mózgu. Nie jest tak łatwo to zmazać za pomocą jakiejś innej osoby, która mogłaby nam zawrócić w głowie, czy też z powodu tego, że chwilowo nie widzimy tej osoby, bo gdzieś wyjechała, rozstaliśmy się na chwilę, prawda, z powodów różnych. Ludzie nie zawsze mogą być cały czas ze sobą razem. Więc tak wygląda ten nasz mózg z tej perspektywy miłości. Widzimy ten program, który jest związany z wieloma różnymi strukturami, które są bardziej i mniej aktywne. Są to struktury zarówno leżące w korze mózgowej, tej odpowiedzialnej za procesy świadome, poznawcze, te akurat działają słabiej, i te struktury, które znajdują się w głębi naszego mózgu, które są bardziej pierwotne często, działają bardziej automatycznie, są czymś, co odpowiedzialne jest za generowanie tego programu, który trudno jest kontrolować właśnie z powodu tej słabości tych zewnętrznych obszarów naszej kory mózgowej. I to wszystko razem buduje nam ten niezwykle piękny stan, któremu towarzyszy paradoksalnie stres. Dlatego, że to podwzgórze, o którym mówiłem wcześniej, że jest odpowiedzialne za wydzielanie tej oksytocyny, tej wazoprysyny, które nam tę więź utrwalają, jest jednocześnie strukturą, która zawiaduje tą reakcją stresową. Ale ten stres, który jest związany z wydzielaniem hormonów, adrenaliny, noradrenaliny, czyli pobudzeniem układu współczulnego, wydzielaniem kortyzolu, te wszystkie zmiany fizjologiczne, które odbywają się w czasie stresu, nie tylko w ciele, ale także w mózgu, nie są odbierane przez nas jako coś złego, jako coś nieprzyjemnego. Tylko ten stres jest czymś, co możemy nazwać ekscytacją, jest czymś, co pozwala nam te emocje czuć silniej, które sprawiają, że trochę tak się zachowujemy czasem chaotycznie, impulsywnie, ale tak naprawdę dzięki temu stresowi to wszystko, co się dzieje w tym naszym mózgu, w tej sferze emocjonalnej, nabiera tego rozmiaru, czegoś, co sprawia, że ta miłość, ten stan zakochania są pewnym programem, który jest absolutnie niepowtarzalny i trudny do osiągnięcia w jakimkolwiek innej sytuacji, więc jest czymś wyjątkowym, więc powinniśmy się tym cieszyć i zawdzięczać jakby tej naturze to, że wyposażyła ten nasz mózg w taki wspaniały program uniwersalny, tak jak mówiłem wcześniej, dotyczący nie tylko ludzi, ale także zwierząt, wszystkich ludzi. Każdy przeżywa tę miłość bardzo, bardzo podobnie do siebie. Przeżywamy ją wszyscy tak samo, dlatego że te wszystkie struktury, o których mówiłem, są aktywne u każdej osoby, która odczuwa miłość, jakakolwiek by ta miłość nie była. Ona jest w tym stanie zakochania właśnie oparta o działanie tych struktur. Jeżeli jesteście zainteresowani mózgiem, no to polecam Wam różnego rodzaju inne książki, które odpowiedzą na wiele Waszych pytań, które pozwolą Wam zgłębić tą tajemnicę, którą kryje nasz mózg. Tajemnicę wciąż nieodkrytą, ale im więcej czytamy o tym mózgu, im lepiej go rozumiemy, tym lepiej rozumiemy siebie, innych i tym łatwiej nam zrozumieć te zmiany, które również odbywają się wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, kiedy przeżywamy coś niezwykłego, coś wyjątkowego, coś niepowtarzalnego. No i nie pozostało mi nic innego, jak podziękować Wam za uwagę, o ile nie jesteście zakochani, bo pewnie wówczas byłoby to trudne, ale dziękując Wam za uwagę, życzę Wam dużo miłości w Waszym życiu, kłaniam się i dziękuję.